Cześć, witajcie, z tej strony Hubianko, to jest kolejny odcinek z South Park, Kijek Prawdy. W dzisiejszym odcinku ogólnie idziemy do gotyku, bo właśnie tą sprawą się musimy zająć. I właśnie gotycy, mieliśmy się przebrać pod gotyczkę, jak widzicie, jesteśmy w takie dziwne ciuchy ubrani. Na ciemno tutaj. Dobra, to jest tutaj, muzyka charakteryzująca ich. Wiemy, dobra. Ogólnie oni nie chcieli nas przyjąć, mieliśmy tą taką paczkę zawiesić tam na spotkaniu. Go take the picture, jerk. Chciałem już zrobić zdjęcie. Jeszcze zdjęcie jakieś? Spoko, dobra, jakieś zdjęcie jeszcze ja. Okej. Okay. No dobra. Tak, tutaj. Gdzie to będzie? Na mapie gdzieś? Coś jeszcze? Tak, to jest tu. Galeria handlowa. Mhm. Dobra. Myślę, że byłoby krócej i szybciej. Jak pójdziemy po prostu do flagi tutaj, bo... Tak. To. I tutaj. I idziemy do galerii handlowej, żeby za zdjęcie. Widzieliśmy go tu. Jeszcze za bardzo nie chcą nas przyjąć. Dlatego lecimy tutaj w prawo, to jest. O, widzicie? W całym miasteczku są te meteoryty. No i ogólnie, bardzo mnie martwi perspektywa F. O, ja. No, nieźle. Super. Folks, there's nothing to be concerned with here. Absolutely nothing out of the ordinary is going on. Simply getting ready for the grand opening of a new Taco Bell. New Taco Bell opening soon. Very big Taco Bell. It's going to open in a few weeks. Thank you. Will this Taco Bell be serving enchiladas? What? Is it going to be a full menu Taco Bell, or is this going to be one of those Taco Bell KFC combos? We got a guy out here asking a lot of questions. Just stick to the script as laid out in the protocol. But he wants to know if the Taco Bell will have enchiladas or not, sir. Damn it, we don't have a contingency for that. Michaels, isolate and neutralize the threat. Yes, sir. Look, it's a simple question. If this is going to be a huge Taco Bell, will it serve enchiladas? I think we have a right to know. Mark? Folks, we know you're all very excited, but for your safety, we ask you stay clear of the construction site. No nieźle. To te KFC, normalnie to rozwalają mnie te teksty. Aby użyć osobnego piskacza na wciśnij i zwolnij je. Kontroluj swój pierś z pomocą myszy. No to co? Tak. Jak? No już nie, to może być nie ten pies. Tak. Sick, dude. Czy w ogóle chciałem iść tutaj, tak? Co jest? Not exactly sure what you're asking. Dobra, zobaczmy na mapę. Tak, tutaj jest. Skoro wiesz już, jak skorzystać z podstawowego spiskacza, spróbuj. Czy tutaj tak czegoś nie ma, takiego budynku? On tutaj był chyba. Sorry, absolutely nobody allowed past. Check back in a few weeks, thank you. Don't you know any way to get past people? No i teraz jednak musimy to robić. Whoa, dude. Wiemy szybko. Sorry, absolutely nobody allowed past. Check back in a few weeks, thank you. No i co? Ja... Może ty coś? Ja na razie tylko. No, spoko. Nie, co, coś nie wchodzi. Hey.
Sorry, absolutely nobody allowed past. Mam się karabinę. Check back in a few weeks. Thank you. Ulepszenia następne, może to ulepszenie. Czy zadania. Co tu mamy zrobić, no? Skoro wiesz, jak zakres istotnego fiskata, spróbuj przedostać się na plac budowy. Aha, bo ten gość się nas nauczył, tak? Fiskat. No to inaczej wygląda w rzeczywistości. To UFO. Skoro już, no dobra, co powiesz. No niby uczył, nie? Aha, tak, to jest to. Ja nie mogę. Sorry, absolutely nobody allowed. Tak, ja nie wiem, nie wiem, się pomija. Gdy pierwszy dotrze do porządnego miejsca, gdzie Alfa, aby skorzystać, zdetonować. Każdy, kto zostanie wyświetlony podczas detonacji posępnego skacza, pobiegnie w kierunku, w jego kierunku. Did I just fart? Or was I just thinking about farting? No i ty też szukaj. Something over here. It smells like Madonna. Sorry, absolutely nobody allowed past. Check back in a few weeks. Thank you. Dobra, mniej więcej już wiemy. Aby już... Okej. Huh? Sorry, absolutely nobody allowed past. Check back in a few weeks, thank you. Dobra, jeszcze raz. Za daleko? Jeszcze raz, dobra, się mogę zdecydować. Is that you, God? Sorry, absolutely nobody allowed past. No to co mam teraz zrobić? No niby zrobiłem te, użyłem tego pierdu. Ach, co jest, no. Co ja mam zrobić? Nie wiem się. What was that? Sorry, absolutely. No i co, on zadziałał tak samo. Działał tak samo. Dude, what'd you eat? Tak. Jest! Udało się. Wreszcie. No, nieźle. Dobra. No i pojawiają się kolejne problemy. Teraz myślę, że możemy wykorzystać sondę. Za daleko, dobra. This place doesn't really look like a Taco Bell. Coś tu mamy? Jemu... Szybko, szybko, idzie, idzie. Spoko, dobra. Wykorzystaliśmy tutaj to coś. Okej, okay, prąd się niby skończył, chyba. O, mikstury mamy pełno. Znaczy wszystko. Tylko nie mikstury ten rzecz jest. O. Tu nigdzie chyba już nie wyjdziemy za bardzo. O, jest jednak tutaj coś. Dobra, weźmy. I teraz wejdziemy do budynku, do środka. Zamknięte. Dobra. Widzę, że zamknięte, ale moglibyśmy chyba by skorzystać. Tak jest, zgadza się. Z tego. Świetnie. Dobra, teraz skorzystamy tutaj. Możemy otworzyć to. Tak? Not exactly sure what you're asking. No jak jest to? Aha, tylko podnieś, spoko, dobra. But so far we've been unable to stop the UFO from leaking the toxic waste. We've contained all we can, but there are no guarantees an outbreak will not occur. And does the alien liquid appear to have the same effect as last time? I'm afraid so. When the alien waste reacts with organic material on Earth, it turns things into Nazi zombies. Take life!
gleiche Not in ihrem Volk gelitten haben! Here we go again. God damn it. I'm so tired of Nazi zombies. It's so overused. If the wrong person gets their hands on that green toxin, it could totally spread, and we have a big problem. All right, we're gonna have to completely obliterate everything in a 3-block radius. Find locations for the bombs and bury it all. Then make up a fake story about an earthquake. We can contain the outbreak this time if we act quickly enough. Let's move! Everything we've just talked about has been recorded onto this tape. I'm going to leave it alone here for a few minutes, then come back later and have it encrypted and locked away so nobody ever hears what was said in this meeting. Yes, good idea. What the fuck? It's broken free! Die nicht hergerufen hat! Ah! O ja! No nieźle. Dobra, no to walka z hitlerowcem. Ale fajnie, że po niemiecku mówią. Ach, dobra, to będzie słaby. Bardzo ładnie. Dymiecz Stana. Co, tak słabo? Dobra, bardzo ładna obrona. Zdolności może? Nie, ty masz dobry... Bardzo ładnie. Zdolności. Co? Nie wiem, gdzie nie ma tego. No way, dude! Ale słaby on ma te ciosy w ogóle. I can do this all day. A 7 dopiero, spoko. O, dobrze, chcę wziąć rozwicy. SWAT? Mam kamizelkę SWAT? Dobra. Kamizelka SWAT? Nieźle. Tutaj tego nie weźmiemy, spoko. I co powiecie na kamizelkę SWAT? Dobra. Znaczy, nie, tak, zdolności, ekwipunek. 134, 187. O tak, to będzie lepsze. Drugą rzeczą, którą... Strigota, to jest słabe ogólnie. No to nie wiem, co ubierzemy. Dobra, nie dostanie ten Strigota. On coś tam ma. No to jest słabe. Zewnątrz pancerz, to też załóżmy. Załóżmy to, ok. I rękawiczki, jakieś tu, ok, spoko, dobra. To lecimy dalej, żeby ten rajd, dobra, weźmy go. Drugą rzeczą tutaj, którą powinniśmy, to jest tutaj wejdziemy. Tak, to będzie tu. Ok, udało się nam uwolnić. Widziałem, że ktoś szedł. Coś tu masz jeszcze? To jest tsunami, tak, mikstyrka. Nie, za bardzo chyba nie chcemy się uwolnić. Nie, więc to chyba byłoby... Nie, tu nie wyjdziemy. Nie? No to czyżby? To trzeba było wyjść... Z powrotem? Coś czyżby, tak. Tutaj? Tak, tu musimy coś wziąć. Tak, to się przyda. No właśnie, to mnie niepokoi, że oni chcą zniszczyć tą całą tutaj... To South Park jakby. Chcą zniszczyć to. To mnie niepokoi. I myślę, moi drodzy, że w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Wyczekujcie kolejnego odcinka, ponieważ zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. Będziemy kontynuować dzisiejszą przygodę, tą, którą właśnie teraz przechodzę. Ta muzyka, ten klimat, nazywając się sami. Więc to byłoby na tyle, żegnam się z wami, tym klimatem, mrocznym SWAT i hitlerowym jednocześnie. Cześć!